W dzisiejszym odcinku zasięg Wi-Fi będzie decydował o naszych teksturach w Minecraft. Jak widzicie, mamy trzy stany, czerwony, żółty i zielony. I z każdym poziomem tekstury naszej gry będą zmieniać się w bardziej realistyczne. Dlatego na starcie koniecznie zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek. Bo w sumie ta seria daje naprawdę dużo możliwości. I w następnym odcinku możemy zrobić to z modyfikacjami albo datapakami. Więc strzelaj łapę, subskrybuj, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie, a my zaczynamy. A więc jak możecie zauważyć, no nasz Minecraft wygląda nieco inaczej. Patrzcie, jaki my mamy dirt, w ogóle tekstury są jakby takie mniejsze, w sensie jest 8×8, tak? Tak, to są 8-bitowe tekstury, patrzcie jak liść, jak drzewo wygląda ekwipunek. Yo, mega mocne, a menu? Ty, to wszystko się jakby tak powiększyło. No ale dobra, zobaczmy sobie pierwsze zadanie, bo tutaj mamy, no, stan naszego Wi-Fi jest krytyczny. Musimy sprawdzić, co trzeba zrobić, aby odblokować kolejny poziom. O kurde, czeka nas parkour. I to nie byle jaki. Trochę dziwnie on wygląda, w sensie on wygląda jakby był taki malutki, nie? Tu mamy jakieś przyciski, co my tutaj mamy? Aha, przejdź parkour. Okej, da się załatwić, więc trzymajcie kciuki, bo ja nie jestem jakiś zarąbisty w parkurze. I właśnie to widzicie. Ale muszę go przejść, nie ma innej opcji. Czekajcie, bo ja mogę shiftować albo... O, dobra, jest git. Czekajcie, tutaj siup, okej. O kurde, ja nie wiem, czy ja nie zrąbałem. Dobra, z dwóch stron są... No nie, znowu! Nie poddajemy się, poddajemy się, no nie. Dlaczego tu jest parkour? Dobra, i teraz... O, udało mi się, dobra. I tu mamy trapdory, więc my musimy sobie je chyba tutaj właśnie tak poklikać. Okej, i co teraz? Aha, ja muszę tutaj zeskoczyć i wskoczyć tam. I tam mamy skrzynkę, której nie za bardzo wiem, co jest. No ale przekonamy się zaraz. Dobra, próbuję, pyk. O, udało mi się. I teraz mamy dwie opcje. Albo 180, albo pajęczyny. Dobra, kurde, cały parkour przeszedłem. Czy ja chcę ryzykować? Dobra, zaryzykujmy, nie ma co. O, no nie, ej, miałem laga. Miałem laga, widzieliście to? No nie, to nie powinno się liczyć. Hops, dobra, i teraz to... No nie, ta 180. Dobra, no i teraz ta 180. No nie, kurde. Jeszcze dwie próby. Dwie próby 180, jak nie, to idziemy drogą do Aleszczy. Dobra, lecimy, pyk, pyk. Dobra, i 180. No nie. Dobra, jesteśmy na 180. Ty, dobrze, że nie spadłem. Czekajcie, może to jakoś... Nie. Dobra, idę drogą dla Leszczy, bo to nie ma sensu, nie? Chciałem, próbowałem, naprawdę widzowie próbowałem, zresztą sami widzieliście, nie? Dobra, co mamy w skrzyni? Mamy tutaj przycisk i co teraz? Aha, tepnęliśmy się tutaj. A, bo tutaj brakuje przycisku. Dobra, okej, więc klikam go. Wow, ej, zmieniły się tekstury. Dobra, bo tu mamy jakiś przycisk. Znajdź surowce. Okej, ej, ale patrzcie, totalne inne tekstury, takie bym powiedział nawet wyraźniejsze niż te, co były. I co my musimy tu znaleźć? Aha, musimy znaleźć wszystkie surowce z Minecrafta. Czy to jest żart? O nie, i co? Ja mam teraz grać survival? Ja nie mogę, przecież to nam zajmie rok. Dobra, robię crafting table, robię kilo, bierzemy crafting table. Znajdźmy szybko jakiegoś stona. O, tutaj jest stołnik, dobra, elegancko. O, i mam węgiel od razu, dobra, to chociaż pierwszy surowiec mamy z bani, ale żeby go wykopać, muszę zrobić i tak lepszy kill off. O, proszę bardzo, i teraz sobie to kopiemy. Cyk, elegancio. Czy tutaj będzie zejście w dół? Tak, tutaj jest zejście w dół. Czekajcie, zróbmy sobie trochę pochodni. O, żebyśmy mieli w łapce i wszystko widzieli. Potrzebujemy wszystkich surowców, jakie są, więc lapis lazulit, jakiś kurde koper, no wszystko, wszystko. Więc no, muszę kopać wszystko, co jest. O kurde, patrzcie, jaki cave znalazłem. Ej, zarąbiście. Mamy tutaj więcej węgla, więc sobie go wykopmy. O, i mamy jeszcze, patrzcie, miedź. Nie wiem, jak się przepala miedź, powiem wam szczerze, bo chyba za dużo razy jej w życiu nie przepalałem, ale od razu możemy sobie to sprawdzić. Na co przepali nam się miedź? Zobaczmy, czy to będzie od razu sztabka? Tak, to jest od razu sztabka. Dobra, zarąbiście, to mamy w takim razie miedź, mamy węgiel, jeszcze tylko iron, redstone, diamenty, złoto, lapis. No, cała masa tego jest tak naprawdę. Dobra, ale zejdźmy sobie, o kurde, niżej. Ty, ja nie mam w ogóle nic do jedzenia, to jest naprawdę duży błąd. Ale widzę już tutaj pod sobą iron. O, cyk, zarąbiście. Wykopmy sobie go.
Wow, kurde, spokojnie, ty, bo bym zginął. O, Ironix, potrzebujemy jednej sztabki i potrzebujemy tak czy siak zrobić sobie kilof żelazny, żeby wykopać resztę surowców, więc, o nie, ja piecyk zostawiłem na górze. Dobra, zrobimy sobie nowy, nie ma co się, wiecie, przejmować, tylko pierw musimy wykopać trochę kobla. Okej, dobra, więc robimy sobie teraz bach. Dajemy piecor, dajemy to, czy to... Za jeden powinno się przepalić wszystko, więc zarąbiście, a my moglibyśmy się tu rozejrzeć. Ja może zrobię miecz, bo słyszę naprawdę dużo zombiaków, a nie chciałbym zginąć. Zwłaszcza, że mamy już, no, dosyć dużo przedmiotów potrzebne nam do tego zadania. Tylko gdzie one są, bo ja ich nie widzę, halo. Mamy już dwa żelaza, więc zaraz będziemy mieli wszystko. A, tu są dwa zombiaki, widzicie? Dobra, myślę, że po prostu trzeba do nich zeskoczyć i je pokonać. O kurde, patrzcie, mam tego glowsticka. O, dobra. Ej, patrzcie, tutaj w ogóle mapa chyba jest, tak. To jest comment block, o nie. Odkryłem coś, czego nie powinienem. Dobra, ale czy tutaj będą jakieś diamenty albo coś, bo jest naprawdę dużo żelaza. No ale te żelazo na razie nam się już nie przyda, bo no jednak mamy go wystarczająco. Tylko czekajcie, patrzcie, bo tutaj jest kopalnia. I fajnie by było, ojojoj, słyszałem creepera, tylko, o, lapis, tylko czekajcie, gdzie jest ten creeper, bo on jak mi wybuchnie, to mnie zabije. O nie, jeszcze lampa mi się, słuchajcie, wyłączyła. Dobra, jestem z powrotem, ej, ja słyszałem gdzieś creepery, tylko że ja ich w ogóle nigdzie nie widzę. Czekajcie, musimy wejść sobie tutaj do góry, a do tego musimy mieć budulec, którego ja w ogóle nie mam, w ogóle. O, i mamy cztery żelaza, dobra, więc tak o, musimy zrobić sobie kilofik i zróbmy sobie też mieczyk. Idealnie zostaje nam jedna sztabka, która będzie nam potrzebna, bo jest to. Dobra, zarąbiście. No, jak na razie układa się wszystko wobec mojego planu, nie? A to tylko i wyłącznie dzięki temu, że znalazłem fajnego cave'a. Ej, właśnie, i my lapis znaleźliśmy, tylko te głupie creepery, trzeba na nie uważać. Gdzieś słyszałem te creepery, nie za bardzo wiem gdzie, ale czekajcie, wykopmy lapis, o. O, dobra, mamy lapis. I teraz wejdźmy sobie do tej kopalni, bo ja myślę, że w kopalni możemy znaleźć redstone i całą resztę. A już powiem wam szczerze, o nie, tu jest spawner. Musimy spierdzielać, bo zaraz jak nas dorwą, to nie będzie kolorowo, nie? Okej, czy coś tutaj w ogóle znajdziemy, bo no... Nie ukrywam, że naprawdę zależy mi na złocie, diamentach, redstone'ie. I tak już dużo rzeczy w sumie znaleźliśmy. Uwaga, mamy tutaj... Okej, dobra, to... Ej, mamy jedzenie, zarąbiście, bo ja akurat jedzenia w ogóle nie mam. Więc zjedzmy sobie to. Ale tutaj nic nie ma, cholipka. Oho, już tutaj nas atakują. Bardzo nieładnie z twojej strony, bardzo nieładnie. Przejdźmy na drugą stronę, okej, dobra. O, creeper, kurde, nie wybuchaj. Nie. Dobra, pokonany. Będę chodził po tym cave'ie w nieskończoność, coś czuję, serio, nie? Dobra, ale nie byliśmy w sumie jeszcze tutaj chyba. Czy byliśmy? Dobra, idźmy tędy. O, znowu lapis. Ej, zarąbiście, ale akurat lapis już zdobyliśmy. Więc idźmy tą siecią. W najgorszym wypadku. A nie, bo tam jest spawner. O nie, one już tu biegną. O, ale zdążyłem. Ej, co jest? Przez ścianę? Co to ma znaczyć w ogóle? Dobra, spierdzielamy stąd. Ej, no ja ledwo żyję, halo. Opłaciło się pójść w jakąś odnogę tego kanionu. O, patrzcie. Mamy redstone. Zarąbiście. Jest jeszcze więcej lapisu, jeszcze więcej żelaza, ale tego już nie będziemy potrzebować. Teraz musimy się skupić chyba tylko na diamentach. Ej, co tam robią trzy endermany? Co jest? Ej, jakoś... Złoto! Tak. Jest, mamy złoto. Ej, co to tam jest daleko, tak? Ej, dobra, musimy sobie tam sprawdzić. No teraz chyba tylko zostały nam diamenty. I to tak serio tylko diamenty. I wydaje mi się, że na tej wysokości na pewno je znajdziemy, tylko tam są dwa szkielety, które hardkorowo chcę ominąć, bo one nas, no... zaciukają na bank, nie? Ale czekajcie, może zejdźmy sobie po prostu niżej. To jest dobry pomysł akurat. O kurde, spadaj, dobra. Mogę się ratować jedynie Rotten Flashem jakimś, kurcze. O nie. No nie wierzę w to, co jest z tymi lampami. Dobra, musimy uciekać. Tyle mobów mnie goni, że to jest po prostu masakra jakoś. Ale jaki cave za to. Jaki cave, dobra. Ej, sztos. Tylko diamenty, please. O nie, tutaj jest skalk. Wiecie, co to oznacza?
to bardzo źle oznacza, ale na pewno mogą być gdzieś tu diaksy, bo jesteśmy naprawdę na mega niskim poziomie. No i to jest już tylko kwestia farta, czy znajdziemy je szybko, czy wolno, nie? O, tu jest jeszcze spawner, człowieku, dobra, omijamy sobie ten spawner, nie ma co. Idźmy do góry, o nie, czy to on... Nie! Dobra, moje przedmioty, oddawaj je, kurde, zostaw mnie, a, no, ho, ho, dobra, okej, czy, aby na pewno wszystko, co zdobyłem tutaj jest? Bo to jest naprawdę bardzo istotne, czekajcie, muszę się zakopać i to sprawdzić, nie? Cyk, dobra, tak o, to mamy, dobra, zarąbiście, wszystko mamy, brakuje nam tylko diamentów. Oh my god, jaki pechowy odcinek dzisiaj, serio, nie? Nie dość, że lampy mi się cały czas w trakcie nagrywek wyłączają, to jeszcze diaksów nie mogę znaleźć. Ale one muszą tutaj być, nie chce mi się wierzyć, że tutaj ich nie będzie, patrzcie, jaki to jest ogromny cave. Pa! Są diamenty, dobra! Zarąbiście, pa! I siup, mamy diaksa. Dobra, teraz trzeba tylko wrócić. Wiem, jak stąd wyjść, bo jakoś tutaj zszedłem, więc na luziku sobie poradzę, tylko musimy sobie wejść do tej wody tutaj. Czy ja widzę już tutaj jakieś światło? Tak, ja chyba widzę światło, moi drodzy. Patrzcie, jest światło, zarąbiście. Kozak, udało nam się stamtąd wyjść i chyba mamy wszystko, czego tak naprawdę potrzebowaliśmy do zrobienia tego zadania. I zaraz się przekonamy, jaki będzie kolejny texture pack. Tylko, aha, tam są bikody, więc tam idziemy, nie? Dobra, więc klikam przycisk i teraz tak. Nie gada, jeszcze emeralda mam znaleźć? Przecież to jest nierealne w ogóle. Yo, jak ja mam znaleźć emeralda? Kurde. Dobra, musimy iść na górę i zobaczyć, czy gdzieś tu ku górze ich nie będzie, no bo jakby emeraldy się pojawiają w górach, więc myślę, że na luzaku sobie jakiegoś znajdziemy. Miejmy nadzieję taką. Czekajcie, bo tutaj jak na razie jest żelazo, jest węgiel. Pływam w ogóle na samą górę, czy coś tutaj będzie? Ej, jak wysoko, patrzcie, jaki powal... Tak, mamy emeralda, dobra. Yo, mamy wszystko, tylko teraz jeszcze trzeba zrobić piecyk, bo muszę przepalić złoto. Więc przepalmy sobie je od razu tutaj może. O, cyk i... Aha, ja nie mam czym, czekajcie, ja tu gdzieś węgiel widziałem. O, tu jest węgiel. Dobra, wrzucamy sobie to, niech to się robi. I tak, o, mamy diament. Nie, no mamy wszystko, serio mamy wszystko. Patrzcie, cyk. Tylko jeszcze złota brakuje i jest... Si, senior. I idziemy z powrotem. I tym razem normalnie nam się to uda. Bo, no, o emeraldzie zapomniałem. Tak totalnie w sumie. Dobra, więc musimy sobie to teraz jakoś tutaj posegregować w miarę. Tak, żebyśmy mogli wrzucać te przedmioty. Okej, więc tak. Lapis lazulit, emerald, złoto, żelazo, koper, węgiel, diamond, redstone. Teraz musimy chyba po prostu wrócić do tamtego miejsca. Kurde, co jest? Czy wy to widzicie? Ej, jakie tekstury. Yo, ale mocno. Pa, jaki kwiatek. Jakie liście w ogóle, ty. Realistyczne liście w Minecraft. Ej, ale drewno też wygląda srogo. Czy wy to widzicie? To serio wygląda jak kora drzewa. Czyli jesteśmy na najmocniejszej sieci Wi-Fi teraz. I w sumie musimy zobaczyć, co teraz mamy za zadanko. Więc jakby, no, kliknijmy i przekonajmy się. Ej, o co chodzi? Co to jest za blok? Ej, nie gadaj, że to jest bedrock. To serio jest bedrock? W ogóle jaki tutaj, ty, jaki crafting, jaki piecór, skrzynia. Mocno, ej, ale ja mam tu przedmioty i ja muszę się chyba stąd wydostać, ale nie jestem pewien, czy powinienem mieć przedmioty w ekwipunku, bo no na pewno nie, bo tu mamy jakieś przedmioty. Dobra, czekajcie, ja sobie wykliruję, wpisujemy clear, okej, nie mam żadnych itemów i to jest chyba, czekajcie, mam tu ucieknij, aha, czyli to jest, słuchajcie, teraz coś a la więzienie i musimy się stąd wydostać, ciekawe, no ale dobra, co my tu mamy? Mamy 3 deski, mamy tutaj oczywiście jedzenie, okej, i mamy 9 węgla, czy ja powinienem sobie przepalić teraz jedzenie? Nie wiem, co mi to da w sumie, ale dobra, zróbmy to, bo w sumie mam 6, czekajcie, jak się stąd wydostać, bo
Nie mogę wyskoczyć. A, dobra, ja już wiem. Musimy zrobić trapdoor, tak. Ej, jaki trapdoor w ogóle. Tylko teraz pytanie, jak go położyć? Tak mam położyć ten trapdoor, żeby się stąd wydostać? Nie, no bo to tak nie zadziała. Czekajcie, chyba coś robię źle. Jakbym skakał cały czas na przykład, czy to się niejakoś nie zbaguje? Wiecie, jak z drzwiami jest taki błąd, że... O! To zadziałało. Okej, okay. Teraz to się, powiem wam szczerze, zdziwiłem. I to tak serio, nie? Co my tutaj mamy? Tutaj nie mamy nic. A my mamy się stąd jakoś wydostać. Teraz pytanie, czy ja mogę uciec... Ej, tu mamy tam przycisk. Czy... O kurde, ja nie mogę sprintować. Nie ma... Ej, dobrze, że w sumie to jedzenie sobie tutaj zrobiłem, nie? O pyk, dobra, zarąbiście. Ja mogę sobie kliknąć po prostu przycisk, ale to jest chyba nieprzemyślane i raczej nie o to tutaj chodzi. Musimy się jeszcze stąd jakoś wydostać, ale w sumie mogę dać trapdoor i to przejść. Ale czekajcie, bo tu jest... Aha, tu jest skrzynka i tu mamy white wool. Po co? Okej, okay. Ale czekajcie, bo tutaj też jest skrzynka. Tu mamy zapalniczkę. Nie za bardzo wiem, o co chodzi z tym poziomem. W sensie, albo coś zrobiłem nie tak, że oszukałem i zrobiłem to za szybko, albo, no bo nie wiem, po co byłyby mi dwie wełny i zapalniczka, mając dwa trapdory, dzięki którym uciekłem. Ty, no nie wiem, serio. Dobra, kliknijmy sobie ten przycisk, zobaczmy, co się wydarzy. Ale lagi, co jest, ty? Patrzcie, jaki teksturpak w ogóle, wszystko jest okrągłe. To chyba nie miało tak wyglądać. Ale lagi, co jest? Pana, te bloki, wytyfy, co tu się dzieje? No ale dobra, udało nam się, słuchajcie, przejść wszystkie trzy... O kurde, rodzaje zasięgów. Myślę, że to by było na tyle, bo nie wiem, co bym miał tu zrobić więcej, skoro udało nam się przejść wszystkie trzy poziomy. Napiszcie, czy chcielibyście więcej tego typu odcinków i na przykład z czym, bo no, osoba, która przygotowywała tą mapkę, trochę nie przemyślała tego ostatniego poziomu, bo wydaje mi się, że no, ucieczka z więzienia nie powinna trwać tak szybko. Nie? Więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie. No i co? My widzimy się już jutro. Elo! Pau!